Witam serdecznie, moim gościem Janusz Pieszała, Drink Team. Tak, tym razem Drink Team. Zostaw ten mikrofon. Chciałem powiedzieć o nim, dlatego tak się zastanowiłem. Janusz, oczywiście jestem został tak w formie żartów. Fantastyczna gra dzisiaj Drink Teamu. Pokonaliście San Escobar, który jest bardzo mocny w tej lidze. Grupa też można powiedzieć mocna. Drink Team mocny. Oceniłbyś to tak samo jak ja? No, myślę, że mocny Drink Team, ale teraz dopiero od tej fazy się zacznie takie prawdziwe granie pucharowej. W grupie można sobie tam pozwolić na jakiś gorszy mecz, słabszy mecz, ale już w tej fazie pucharowej to trzeba się spiąć i ten, żeby nie zapeszać, na razie idzie fajnie, oby tak dalej. Zapytam o ten ostatni mecz z San Escobarem, bo to mecz było pierwsze miejsce. Wcześniejsze spotkania wygrywacie, ale wydawało się, że to będzie najtrudniejszy mecz z San Escobarem. Był trudny, czy zero taki chyba spokojna wygrana? Czy powiem inaczej, wynik nie pokazuje tego, ten był mecz trudny. No, ważne jest to, żeby strzelić bramkę pierwszą. Jak się bramkę strzeli pierwszemu, później można się otworzyć, czy zamknąć z tyłu i można grać z kontry. I tak właśnie graliśmy. Tutaj jest krótkie granie, 12-13 minut, więc tak jak mówię, kluczowe jest to, żeby otworzyć wynik na swoją korzyść. Jak dzisiaj rano dostałem listę od Darka Żaka, waszego składu, patrzyłem na personalia, wow, to jest drużyna na pierwszą czwórkę, bo nie chcę mówić, że od razu finalista, bo tam się może różnie zdarzyć. Też się zgadza z tym, że drużyna jest tak mocna, że rzeczywiście może tutaj nawet wygrać ten turniej albo daleko zajść? Znaczy, nie chciałbym tam, wiesz, wychodzić gdzieś tam z wnioskami, że pierwsza czwórka. No chcemy, fajnie nam się dzisiaj gra. To jest też skład personalny, mamy fajny, tutaj gramy w tej lidze u Dawida w Łącku, otwartej Open. Jesteśmy zgrani, tam kilka wzmocnień jak Kuzi i tak dalej, Webi też teraz doszedł. Także jest okej, myślę, że no przede wszystkim fajna gra i to cieszy. To nie jest takie gdzieś wymęczone, tylko tak jak mówię, składne, fajne akcje. Myślę, że jest okej. I ostatnia akcja, o której nie mogę powiedzieć. Chłopaki grają w osłabieniu dwuminutowej kary, czyli jednego zawodnika mniej. A co się dzieje? Bramkarz was wychodzi, Kuzi podaje, strzela bramkę. To jest ćwiczone, to jest przypadek. Jak to nazwać? Bo to jest coś fenomenalnego. Nie dość, że w osłabieniu, to jeszcze bramkarz w ofensywnej akcji. Wasyl Żuk to jest naprawdę kawał bramkarza. To jest kawał bramkarza, gra w Olimp Teamie. Dzisiaj go poprosiłem, żeby grał w Drink Teamie. Ale to nie jest przypadek. Wasyl jest takim bramkarzem, że gdzie praktycznie gra, to zdobywa bramkarza turnieju. Naprawdę fajny gość, pozytywny chłopak i przebramkarz. No, tego się nie spotyka. Dziękuję za wywiad. Dzięki.